To już jest 17. edycja, więc no, czas leci. Jest tego sporo. Mamy 20 kategorii w trzech grupach, aż 53 nominacje. Oddano, a właściwie lekarze oddali prawie 10 tysięcy ważnych głosów. Walka była, jak mogliście Państwo śledzić, bardzo zacięta, a mogliście śledzić to do niemal ostatnich, a właściwie ostatnich chwil oddawania głosów, ponieważ no, taki był regulamin, ponieważ odpowiedzieliśmy na Państwa potrzeby, prośby i postanowiliśmy, że to głosowanie do końca będzie jawne. Także ciszy wyborczej nie było. Jeśli ktoś jest dobry z matematyki, no to mógł i chciał włożyć trochę pracy, to mógł już sobie policzyć te głosy. Ja mam zaszczyt rozpocząć przedstawianie nominowanych produktów i zwycięzców w poszczególnych kategoriach. I tak, pierwszą kategorią była kategoria, czy jest kategoria peelingi. I wśród nominowanych mamy trzy produkty. Jako pierwszy Cosmelan Mesoesthetic, następnie peelingi Nun Aesthetics Aesthetic Concept i SkinTech Easy TCA Pain Control Laboratoire Vivacy Polska. I teraz powinnam powiedzieć tadam. Zwycięzcą w tej kategorii jest SkinTech Easy TCA Pain Control Vivacy Laboratoire Vivacy Polska. I zapraszam przedstawiciela firmy bardzo serdecznie i proszę o parę słów na temat zwycięzcy. Drodzy Państwo, ja bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że marka, którą dostrzegujemy od kilkunastu lat, została nagrodzona. Dziękuję wszystkim Państwu za głosy. Cieszę się, że ten produkt, pomimo tak dużej historii, nadal jest przez Państwa doceniany. I po prostu dziękuję. I kolejna kategoria. Zabiegi liftingujące, nominowani, a właściwie nominowany, Scarlett S Into Beauty. No i zwycięzcą jest Scarlett S Into Beauty. Dzień dobry Państwu. W imieniu swoim, jak również właścicieli Into Beauty, chcieliśmy właśnie podziękować przede wszystkim za nominację, a także za to, że dostaliśmy głosy i nasza królowa rady frekwencji, czyli Scarlett S, wygrała ten konkurs. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Gratulujemy bardzo. I kolejna kategoria, biostymulacja tkankowa. No tutaj jak widać już konkurencja większa. Jako pierwszy Elance firmy Sinclair, następnie Lenisna Beauty Europe EU, Radies Classic Urgo Aesthetics i CG Styler 600 Anti-Aging Institute. I zwycięzcą jest Radies Classic Urgo Aesthetics. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Dziękuję serdecznie. Przede wszystkim bardzo gratuluję bardzo ciekawej prezentacji przed chwilą, bo jest to temat, który jest dla nas wszystkich bardzo ważny i taki bardzo na czasie, także bardzo ciekawe. Urgo Aesthetics jest firmą farmaceutyczną, więc te wszystkie tematy są nam bardzo dobrze znane i na co dzień się z nimi borykamy. Co też ważne, jesteśmy jedną z tych firm, która w tym roku otrzymała ISO 13485, więc to ISO już w tym MDR-ze, które pozwala wytwarzać i sprzedawać wyroby medyczne. Jako Urgo Aesthetics jesteśmy dystrybutorem, mamy tą przyjemność bycia dystrybutorem Merz Aesthetics od 5 lat. Jak Państwo wiecie, Merz jest jednym z trzech liderów światowych i to dzięki temu, że ma naprawdę bardzo wysokiej jakości i skuteczne produkty, których skuteczność została potwierdzona w wielu badaniach. Myślę, to też o czym Pani doktor mówiła, co jest ważne na tym rynku. Radies to jest klasa sama w sobie i to jest absolutny złoty standard na wielu rynkach w liftingu, w konturowaniu i w biostymulacji. Także cieszymy się bardzo, bardzo się cieszymy, że również zdobywa uznanie wśród polskich lekarzy. Dziękujemy za każdy głos, ale przede wszystkim za zaufanie do marki. Dziękuję bardzo, gratuluję serdecznie.
Zapraszam teraz panią doktor Elżbietę Podgórską. Miło mi przedstawić kolejną kategorię. Kategoria regeneracja twarz, szyja, dekolt. Nominowani to już zwycięzcy po części. Wśród nich Juvederm Polite firmy Allergan Aesthetics. Kolejny produkt Profilo Ipsa Poland. Mastelli New West Fenice i Skintech RRS Age Long Lasting Laboratorium Vivacy Polska. I miło mi powiedzieć, że zwycięzcą w tej kategorii został Skintech RRS Age Long Lasting Laboratorium Vivacy Polska. Zapraszamy jeszcze raz panią Olę. Dzisiaj Skintech do zeszczytu powiedzenia kilku zdań na temat tego produktu. Przede wszystkim chciałam państwu serdecznie podziękować wszystkim konkurentom, tak licznym, którzy również startowali w tej kategorii. Produkt nowy, który również spełnił państwa oczekiwania. Produkt fenomenalny, produkt, który również przez państwa jest często doceniany w okolicach tak trudnych jak szyja i dekolt. Skintech Pharma Group, kontynuacja produktu wcześniejszego, który mamy już w tej dyspozycji kilkanaście lat, także bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu całego zespołu. Dziękujemy bardzo. Miło mi przejść do następnej kategorii. Kategoria nici. Tutaj chcę zaprezentować nominowaną firmę metody Aptos Aesthetic Concept i jednocześnie pogratulować już zwycięzcy metody Aptos Nici Aesthetic Concept. Gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Które oddały głos w imieniu swoim, w imieniu Aptos oraz dystrybutora nici firmy Aesthetic Concept tutaj w Polsce. Jest to szczególnie miłe, że Aptos obchodzi 25-lecie i od 25 lat cieszy się uznaniem lekarzy, dostarcza dobrej jakości produktów cenionych zarówno przez pacjentów, jak i przez lekarzy. Są to już trzy generacje nici i cały czas pojawiają się nowe koncepcje zabiegowe, także miejmy nadzieję, że też przypadną wszystkim do gustu. Bardzo dziękuję serdecznie. Gratulujemy jeszcze raz. Kolejna kategoria, redukcja zmarszczek. Preparaty nominowane to Lift Active gamy L'Oreal Cosmetics Division, Serum Institut Estheterm Excellence i C-Shot firmy Nuvia. Zwycięzcą w tej kategorii jest C-Shot firmy Nuvia. Gratuluję. Witam serdecznie. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za wyróżnienie. Jest to dla nas pierwsze wyróżnienie, jeżeli chodzi o nasze kosmetyki, więc jest to dla nas też informacja, że idziemy w dobrym kierunku. Mamy naprawdę fantastyczne produkty i to jest nasza absolutna perełka wśród naszych kosmetyków. Także dziękujemy ślicznie za nagrodę i mamy nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej. Dziękuję ślicznie. Dziękuję uprzejmie. Chciałabym teraz poprosić Marzenę Borkowską, Brecht. Jest mi bardzo miło, że mogę również dzisiaj się z Państwem spotkać i podzielić się tym, co wygrało, ale też to są po części nasze wybory, bo my też jako lekarze mamy prawo głosować w perłach i nie ukrywajmy, że głosujemy. Następna kategoria, w której nominowane są dwa produkty, to pielęgnacja włosów. Szczególnie ważna teraz po okresie albo w trakcie okresu covidowego, bo nasi pacjenci zgłaszają się z bardzo dużymi problemami, jeśli chodzi o utratę włosów po covidzie. Tu mamy dwie nominacje. Mamy nominowany preparat Dercos Instytutu L'Oreal oraz Revitalage, marka, która zajmuje się zarówno włosami na głowie, jak i innym owłosieniem, czyli rzęsami i brwiami. Zwycięzcą w tej kategorii jest Revitalage. Zapraszam, mam nadzieję, że mamy kogo zaprosić, z firmy PlazaNet. Zapraszam. Zapraszam, że nie ma Joanny, ale Joanna jedzie z Poznania. Jest niezłomna i bardzo chciałaby z Państwem i bardzo podziękować osobiście. Ja z Jasią znam się od samego początku. Miałam to szczęście, że byłam twarzą pierwszej kampanii Revitalage Zdrowe Nowe Zdrowe Piersi. I tak od wielu lat śledzę postępy jej osoby, jej siły, jej mocy i mocy, jak to pokazuje, moc nas kobiet. Także działajmy dalej, wspierajmy się, a ja dziękuję, bo naprawdę to jest wyjątkowe.
wszczęła firma od rzęs, ponieważ efekty były tak cudowne, że są drwi i włosy. I ja z czystym absolutnie sumieniem mogę powiedzieć, że używam i wspieram. I Państwu też polecam. Także Dziękujemy bardzo za nominację. Następna kategoria, mnie szczególnie bliska, bo nie ukrywam, że sama lubię się bawić tymi produktami. Tutaj mamy wypełniacze, które odbudowują objętość. W tej kategorii Państwo zgłosili dwa produkty, Juvederm Voluma firma Allergan Aesthetic oraz Stylage XL laboratorium VivaSyn. No i zwycięzcą jest Ola Dobrze. Jak się zamieniłyście, zapraszam Stylage XL, Laboratorium VivaSyn, zapraszam. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za oddane głosy. Stylage XL to jest produkt przez wiele lat używany przez wielu lekarzy z doskonałymi efektami, rezultatami. Jako firma Laboratorium VivaSyn bardzo stawiamy na badania kliniczne. Jest to jeden z produktów, który teraz intensywnie poddajemy różnym badaniom klinicznym na całym świecie. I oczywiście produkt sprawdza się doskonale w odbudowie, nadawaniu objętości, modelowaniu twarzy, konturowaniu. Dziękujemy. Dziękujemy. Proszę Państwa, i kolejna kategoria to jest ochrona przeciwsłoneczna. Szczególnie ważna, dlatego że wszyscy musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ochrona przeciwsłoneczna to nie jest temat letni. To jest temat codzienny, bo jak ja zawsze się śmieję i pacjentki pytają, czy należy używać ochrony przeciwsłonecznej cały rok, ja mówię tak, dlatego że słońce jest zawsze, bo chyba, że jest ciemno, a jeżeli jest jasno, to znaczy, że jest słońce. W tej kategorii nominowane były trzy produkty, znane nam wszystkim Antelios Laboratorium L'Oréal, troszkę nowszy produkt, ale również cieszący się dużym zainteresowaniem wśród lekarzy, Mesoprotect Melan 130 firmy Mesoesthetic oraz Cicabio SPF 50+, Bioderma. I tutaj zwycięzcą kategorii jest Bioderma, czyli produkt Cicabio. Mamy przedstawiciela Bioderma. Jeśli nie, to zaocznie gratulujemy. Wytłumaczę niektórych, bo dostaliśmy od niektórych firm zgłoszenia, że nie mogą z różnych względów być. Są firmy, które jakby mają zakaz odgórny póki co przebywania na tego typu imprezach, dlatego od razu usprawiedliwiam, będzie więcej takich przypadków. Dobrze, teraz zaproszę panią dr Małgosię Maj. Mam przyjemność zaprezentować kolejną kategorię. Nominowani w kategorii modelowanie ciała to Kultec Define Cocoon Medical ITP. I jednocześnie zwycięzca tej kategorii. Serdecznie gratuluję i zapraszam. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No bardzo się cieszę, że właśnie wygrał sam ze sobą, tak? Rozumiem. Jest to najnowsza edycja urządzenia do wymrażania naszych komórek tłuszczowych, oczywiście tych niechcianych, bo mamy też te, które chcemy zostawić, prawda? Które są naszym eliksirem młodości. Ponieważ wcześniejsza technologia Kultec naprawdę podbiła serca i lekarzy, i specjalistów, ale też pacjentów, jest to technologia, którą naprawdę lubią mężczyźni, dlatego że to jest jednorazowy zabieg często i można pozbyć się niechcianego brzuszka, niechcianej oponki, boczków. Na efekty czeka się do 3-4 tygodni. Nie boli, więc naprawdę mężczyźni to kochają. A to urządzenie to jest ta najnowsza wersja, ponieważ tu już mamy bardzo szerokie spektrum głowic do wyboru, więc możemy zrobić kilka obszarów jednocześnie. Dla ciekawostki powiem, że można też wymrozić sobie wzgórę kłonową. Więc jest specjalna głowica do tego i powiem Wam, że jest ogromne zapotrzebowanie, jeśli chodzi o rynek światowy, więc powstało. Więc dziękuję bardzo za nagrodę. I kolejna kategoria, nominowani w kategorii wypełniacze, konturowanie i lifting, to Juvederm Volux firmy Allergan Aesthetics, Radies Plus Urgo Aesthetics, Nuvia Intense firmy Nuvia, Stylage XXL Laboratoire VivaSyn Polska. Zwycięzcą jest Stylage XXL Laboratorium VivaSyn. Gratulujemy. Jeszcze raz bardzo. Chciałam wszystkim podziękować za oddane głosy. Jak widać, lekarze mają ogromne zaufanie do naszej gamy produktów wolumetrycznych.
Jesteśmy bardzo dumni właśnie z wygranej i XL-ki, i XXL-ki. I w tym miejscu chciałam bardzo podkreślić innowacyjność, ponieważ jest to bardzo ważna cecha naszej firmy, właśnie ta innowacyjność. I produkty takie jak z XXL są wyjątkowe na rynku. Ten preparat charakteryzuje się najwyższą elastycznością i lekkością z całej gamy Stylage. Jest idealny do kontrolowania na przykład kontrolowania żuchwy, brody. Lekarze są zachwyceni efektami, które można uzyskać po zastosowaniu tego produktu. Także wspaniale sprawdza się właśnie w zabiegach mężczyzn. Dziękuję serdecznie. I kolejna kategoria, którą mam przyjemność zaprezentować, nominowanie w kategorii regeneracja. Toxicaplast L'Oreal Active Cosmetics Division, krem Melan Recovery Mesoesthetic oraz pigment Bio Night Renewer firmy Bioderma. I zwycięzcą w tej kategorii jest Toxicaplast firmy L'Oreal Active Cosmetics Division. Zapraszam. Mam przyjemność zaprosić moją koleżankę, panią dr Olgę Warszawik-Hendrę. Szanowni Państwo, ja mam niezwykłą przyjemność ogłosić 13 kategorię, a więc urządzenia nominowane w kategorii regeneracja skóry to Fraxel Dual, Solta Medical ITP i Levio Euroscale Med. I zwycięzcą w tej kategorii jest firma Solta Medical ITP z urządzeniem Fraxel Dual. Zapraszam. Bardzo dziękuję za głosy i bardzo się cieszymy, że Fraxel wygrał w tej kategorii. Jest to naprawdę złoty standard, jeśli chodzi o laser terapię. Myślę, że to jest technologia, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Fantastyczne połączenie dwóch laserów nieablacyjnych, lasera tulowego z moją ulubioną długością, czyli z erbem na szkle. Sprzęt, który naprawdę daje przewidywalne tak naprawdę efekty, ogromny próg taki bezpieczeństwa i tak, kategoria właściwa, bo regeneracja skóry, dlatego że Fraxela na skórze możemy zrobić wszystko, w rękach dobrego specjalisty działa to dalej. Jeszcze więcej, tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Kolejna kategoria i kolejny nominowany, a jednocześnie zwycięzca w kategorii wypełniacze ust i okolic jest Stylage Lips Plus i ponownie Laboratorium Vivacy Polska. Tak, na początku bardzo się zdziwiłam, że w kategorii tak popularnej jak usta jesteśmy sami. Ale rozumiem moje koleżanki i kolegów z innych firm, bo no jest to niezwykle trudne zrobić produkt, który tak doskonale będzie się dopasowywał do tak trudnej okolicy jak usta, żeby rzeczywiście idealnie integrował się z tkankami, nadawał ten efekt albo subtelny, albo troszeczkę bardziej objętościowy. A my chyba mamy troszeczkę takiego pozytywnego fioła, żeby ten French touch, French kiss, a rzeczywiście był idealny, no i mamy nadzieję, a głosy o tym świadczą, bo chyba ten produkt w ogóle dostał największą ilość głosów. Tak. Mnie to rzeczywiście też pozytywnie oczywiście zaskoczyło, za co serdecznie dziękuję, no i ogromnie się z tego cieszymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kolejna kategoria dla nas dermatologów niezwykle ważna, a więc pielęgnacja skóry wrażliwej i tu nominowane mieliśmy dwa produkty, Sensi Bio Defensive Bioderma i Lacto 10 Nun Aesthetic firmy Aesthetic Concept. Zwycięzcą w tej kategorii została firma Bioderma ze swoim produktem Sensi Bio Defensive. Firmy nie ma. Ja dziękuję i zapraszam Ewę do ogłoszenia kolejnych kategorii. Proszę Państwa, więc chciałabym przedstawić kolejną nominację. Nominację w kategorii technologii w leczeniu skóry. I tutaj wśród nominowanych, i to co ja podkreślam, bardzo ważne są również te nominacje. My jako lekarze chcemy nie tylko wiedzieć, kto wygrał i kto jest najlepszy, ale w ogóle jakie urządzenia są bezpieczne. I dlatego podkreślamy bardzo, jak istotny jest właśnie ten wachlarz możliwości. Dlatego te nominacje są niezwykle ważne, tak samo czasami jest bardziej, okazuje się po pewnym czasie, że sam wśród tych urządzeń nominowanych nagle okazuje się, że one się stają bardziej, że tak powiem, rozpowszechnione, a nam chodzi o to, żeby właśnie rozpowszechniać bezpieczeństwo wśród lekarzy, w związku z tym te wszystkie nominowane kategorie.
kategorii pierwszej Virtu RF firmy ITP, Excellence V firmy Optopol Technology i platforma laserowa Nova Group wśród urządzeń. Jako Kraton, jak to Monika mówiła, i zwycięzcą w kategorii leczenie chorób skóry dostaje Virtu RF firmy ITP. A więc kolejny raz gratuluję i cieszę się. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Może dwa słowa o technologii. Tutaj mamy najnowszą platformę i zaskoczę Państwa, nie laserową. To jest platforma, która korzysta z technologii radiofrekwencji mikroigłowej. Natomiast jest to technologia, którą można rozbudowywać i tutaj specjalista może dobrać sobie odpowiednie parametry, odpowiednią głowicę pod konkretny problem. I ta technologia będzie się rozwijać, ponieważ lekarze pokochali falę radiową, mikroigłową, ponieważ daje bardzo szerokie spektrum takich możliwości terapeutycznych. I tutaj jest odpowiedź producenta i powiem Państwu ciekawostkę, że faktycznie w tym momencie mamy najwięcej zapytań o tę technologię. Więc to jest to, co w tej chwili lekarz naprawdę bardzo, bardzo interesuje, ponieważ jest to przyszłość właśnie mikroigłowego RF. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i teraz kolejna kategoria, nominowani w tej kategorii zabieg roku. I tu już mamy trzy firmy, Mesh Lift Implant, Test Lift firmy Into Beauty, Profilo, IPSA, Poland i Mnemos Line Plaza Medical. W tej kategorii wygrała firma, zwycięzcą jest zabieg roku 21, Profilo i IPSA Poland. Proszę bardzo. Małgorzata Kraśnicka, pracuję w firmie IPSA. Bardzo dziękuję za wyróżnienie. Dziękuję w imieniu swoim, oczywiście swojego zespołu, naszego zespołu i całej firmy IPSA. Chcę podkreślić, że firma IPSA i Profilo to medycyna oparta na faktach. I jako firma farmaceutyczna współpracujemy ściśle ze środowiskiem lekarskim. Profilo zabieg roku brzmi dumnie. Ale możecie mi też Państwo chyba przyznać, że Profilo stało się już takim złotym standardem w medycynie estetycznej. I dziękuję oczywiście Państwu, dziękuję, życzę dalszych sukcesów w stosowaniu Profilo i Państwa pacjentom dalszej satysfakcji z działania. Także bardzo dziękuję. Działania. Bardzo proszę w tej chwili panią dr Kingę Nicer. Kolejna kategoria, nominowani, kategoria innowacyjność. To jest zawsze trudna kategoria, ponieważ biorą w niej udział bardzo różne firmy, często firmy, które też raczkują. I dlatego konkurencja była duża, walka była zaciekła. W konkurencji brały udział firmy. Produkt Medilash Cheve Femme Medilash, CeraVe L'Oreal Active Cosmetic Division, protokół zabiegowy Enrose firmy Nuvia, program Pro4Hair firmy Panda Group i Softleaf Topilase Laboratorium Vivas. Nagrodę otrzymuje. W kategorii innowacyjność wygrywa produkt Topilase Laboratorium Vivas. Tak, oczywiście trudna kategoria i bardzo się tutaj ponownie cieszę i serdecznie dziękuję za głosy. Topilase rzeczywiście no coś, co dzisiaj już wiem, że to jest produkt pierwszego wyboru w razie ewentualnych problemów. Jak wprowadzaliśmy go w zeszłym roku jako rzeczywiście mega innowacyjność, bo to jest pierwszy produkt zawierający hialuronidazę topikalny do jakby użytku na skórę, gdzie rzeczywiście sama jak pierwszy raz usłyszałam o tym projekcie od jego twórczyni, pani dr Sandrine Seban, to mówię, ale jak to ma działać, kładąc to tylko na skórę, przecież to nie zadziała. Dzisiaj już wiem, że działa i działa bardzo dobrze i zdobywa coraz więcej fanów na całym świecie.
Myślę, że w sytuacji, w której jesteśmy, że hialuronidaza iniekcyjna nie jest zarejestrowana, jest trudno dostępna, przede wszystkim przynajmniej ta, która jest, a jest to absolutny must have w gabinecie każdego lekarza, no to myślę, że mając chociaż to narzędzie, jesteśmy w stanie rzeczywiście dalej bezpiecznie funkcjonować, mieć dobrej jakości produkty i w razie nieprzyjemności ratować Topi Lace. Także serdecznie dziękuję i bardzo się cieszę. Przedostatnia kategoria, nowość roku, nominowani. Medilage Anti-Age Medilage, Juvelook firmy Beauty Europe, Profilobody firmy Ipsam, system laserów Zia Panda Group. Wygrywa zwycięzca kategorii nowość roku, Profilobody Ipsa Poland. Dziękuję jeszcze raz. To jest praca wszystkich, całego zespołu i całej firmy Ipsa. Profilobody od samego początku stało się takim ulubionym produktem lekarzy, a w szczególności tych, którzy go spróbowali. I bardzo dziękuję oczywiście lekarzom, naszym mentorom edukacyjnym, Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Estetycznych za zaufanie. Tym bardziej, że bardzo dziękujemy za dostrzeżenie ogromnego potencjału, jakie ma Profilo. Mam nadzieję, że kolejne lata pokażą też, że ten zabieg jest nie tylko zabiegiem takim, ale zabiegiem, który przysparza Państwu i Państwa pacjentom najwięcej zadowolenia. I 20. kategoria, techniki łączone. Wszyscy praktycy, jak tu sobie siedzimy razem, wiemy, że bardzo lubimy techniki łączone, bo dzięki tym technikom możemy zrobić więcej, a czasem jeszcze więcej. W tej kategorii nominowani w tym roku Onda plus Schwarzi firmy DKITP oraz zabieg Ulterapia plus Radies firmy Urgo Aesthetics. Wygrywa techniki łączone Onda plus Schwarzi DK firma ITP. Ja chciałam powiedzieć, że naszej firmie, naszemu zespołowi jest bardzo blisko, jeśli chodzi o techniki łączone. Tutaj akurat ta technika łączona została od razu wprowadzona przez producenta włoskiego, przez firmę Deka, więc ich protokoły zabiegowe łączenia obu tych technologii były od razu, i badania, i obserwacje były prowadzone we Włoszech, więc my tak naprawdę zaadoptowaliśmy gotowy protokół. Mimo to sami lubimy eksperymentować i zawsze łączymy się. Cieszę, że nasi specjaliści w Polsce są coraz bardziej otwarci na łączenie metod, po to, żeby korzystać z takiego efektu synergii, tak? Ponieważ 1+1 może być dużo więcej niż 2. I tutaj mamy właśnie taki przykład, ponieważ Onda, nie wiem czy wszystkim Państwu jest znana, jest to technologia mikrofal, które uszkadzają nasze komórki tłuszczowe, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie wymodelować naszą sylwetkę. Natomiast technologia Schwarzi jest technologią pola elektromagnetycznego, które stymuluje nasze mięśnie. I tak naprawdę w ciągu 30-minutowego zabiegu możemy zrobić nawet do 60 tysięcy skurczy, i to skurczy mięśni głębokich, więc jest to technologia nie tylko do modelowania, nie tylko podniesiemy pośladek i zrobimy sobie sześciopak, ale też uwielbiana przez fizjoterapeutów, przez sportowców. Jeśli chodzi o Schwarzi, to chyba w ostatnich miesiącach najwięcej nagród zgarnęliśmy, co? Gosia, tak? Bo i Vogue, i Fashion, tak? Ja ostatnio wychodzę, to faktycznie. Więc technologia naprawdę uwielbiana przez pacjentów, tak? No bo to są nagrody przyznawane przez pacjentów. Więc dziękuję bardzo również, że lekarze docenili połączenie tych technologii. Dziękuję. Proszę Państwa, więc jest mi bardzo miło tutaj wszystkich Państwa i powiadomić, a zarazem zaprosić, że no, mam nadzieję, a właściwie w tej chwili nie mam nadziei, ja mam pewność, że ten kongres się odbędzie, bo jak wiecie Państwo, ostatnio były różnego rodzaju perturbacje, które powodowały, że nasz kongres się nie odbył. Chciałam powiedzieć, że to będzie na pewno zupełnie nowatorski kongres,
to będzie kongres zupełnie inny od poprzednich. Jest nam niezmiernie miło, że udało nam się i również patronat naukowy nad naszym kongresem objął IMCAS i mamy w tej chwili, będzie miał swoją całą sesję i tu będziemy mówić o współpracy. To jest praca całego zespołu, to jest program, który powstawał i niezwykły wysiłek, który wszyscy włożyliśmy po to, żeby on był przede wszystkim i naukowy, i ciekawy. I również cieszymy się, że po tak długim czasie będziemy się mogli wszyscy spotkać, wymienić doświadczenia i że to będzie wielkie wydarzenie. A więc serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.